W jaki sposób powstają chmury? Oczywiście najpierw trzeba zacząć, czym są w ogóle chmury. Tak najprościej mówiąc, jest to zbiór mikroskopijnych kropelek wody albo kryształków lodu, które są unoszone przez prądy powietrzne. Czyli w powietrzu mamy bardzo duże zgrupowanie, można tak powiedzieć, miliardy takich mikroskopijnych kropelek, które są blisko siebie. Wiemy, że w powietrzu jest para wodna. Przy spadku temperatury dochodzi do osiągnięcia tak zwanego punktu Rossy. Wówczas następuje nasycenie pary wodnej, saturacja, przesycenie i kondensacja. A kondensacja to przejście ze stanu gazowego do stanu ciekłego i te skraplające się kropelki, te wspomniane mikroskopijne kropelki wody osadzają się na drobnych pyłkach. To też jest bardzo ważne, że to nie tylko chodzi o samą kondensację w takim całkowicie czystym powietrzu, nawet ta kondensacja by nie spowodowała utworzenia się chmury. Potrzebna jest ta wspomniana mikroskopijna cząstka, czyli takie jądro kondensacyjne, ten pyłek, wokół którego ta kropeleczka powstanie. I w zależności od temperatury albo powstają kropelki, albo też kryształki lodu. Po prostu powietrze, które zwiększa swoją na coraz większej wysokości mamy coraz niższe temperatury. Mogą to też być prądy atmosferyczne. To wszystko powoduje obniżenie się temperatury. Obniżenie się temperatury do tego stopnia, że w końcu dochodzi do tego punktu Rossy, do tego punktu, w którym te kropelki, mikroskopijne kropelki mogą powstawać. I jeśli mamy takie warunki, to zaczyna się tworzenie miliardów, milionów takich kropelek. I w ten sposób powstaje chmura. Chmura, którą po prostu prądy powietrza mogą przesuwać, mogą też doprowadzać do tego, że ta chmura zniknie, czy też może się rozpocząć opad deszczu. Ale to już inna historia. Czyli po prostu musimy mieć odpowiednią temperaturę, czyli temperaturę na tyle niską, żeby osiągnąć punkt Rossy, odpowiednią ilość tej pary wodnej oraz jądra kondensacyjne, te drobniutkie pyłki w powietrzu. Tych pyłków jest po prostu cała masa. Wystarczy, że spojrzymy na to niby czyste powietrze, oświetlimy ją mocną latarką, to zobaczymy, ile milionów tych pyłków jest. I wtedy wokół takich pyłków powstają te mikroskopijne kropelki, miliardy, 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 miliardy takich kropelek i mamy chmurę. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia ponownie.